Dzień dobry Państwu! Dzisiejszy przegląd wydarzeń mam już gotowy, on mi się już uploaduje na YouTube. A tu popatrzyłem jeszcze na Telegram i okazuje się, że w czasie, kiedy ja nagrywałem i montowałem, wydarzyły się kolejne ciekawe rzeczy. I tutaj popatrzcie sobie, tutaj mamy Tłapse to są okolice Morza Czarnego. Rosja Południowa została trafiona po raz pierwszy od kilku tygodni. Rosyjska rafineria ropy naftowej. Czytamy, że była ona atakowana dzisiaj nad ranem. Tutaj możemy popatrzeć, że są także kadry z przelotu dronów. Tutaj o, widać go na dole. Widzimy sobie, leci, może nawet będzie. Ja to na gorąco w tej chwili nagrywam, bo w ostatniej chwili się zorientowałem, że jeszcze coś takiego jest. Widzimy tam leciał. Jest tu moment trafienia, jest tutaj, ale ledwie nagrali to bardzo słabo, ale widać, że tutaj faktycznie jest eksplozja i później widzimy właśnie, właśnie te kadry. Natomiast tutaj jeszcze, jeśli chodzi o wydarzenia z Rosji, to przelećmy sobie. Odnaleziono śmigłowiec firmy Robinson, który rozbił się w Jakucji. Czytamy, że nikt nie przeżył, a sam śmigłowiec jest już wrakiem. W kraju krasnodar, Krasnodarskim w Absheronskie doszło do eksplozji w budynku. Nic dużego, to nie jest duży budynek, ale także tutaj mały wypadek. I jeszcze proszę Państwa, tutaj mamy dodatkowe uzupełnienie. Ukraiński dron trafił także w lotnisko wojskowe w Morozowsku, w okręgu rostowskim. Póki co mamy tylko taki kadr, widać, że coś się tam intensywnie pali, ale póki co nie wiadomo co to takiego. Dzień dobry Państwu, najnowszy przegląd będzie wyjątkowo nasycony małymi i dużymi, ale wyłącznie ważnymi wydarzeniami i zacznijmy od tego, co najbardziej oczywiste. Joe Biden, urzędujący amerykański prezydent, ogłosił publicznie i oficjalnie, że nie będzie kandydował na drugą kadencję. Jest to decyzja, która w mojej prywatnej opinii jest dobrą decyzją. Ten człowiek jest już niestety na takim etapie swojego życia, że tak odpowiedzialnej i trudnej posady. Zajmować niestety nie powinien. Trzeba wiedzieć, kiedy odejść. Tutaj warto przypomnieć słowa Nikki Haley, która przez chwilę próbowała uzyskać. Nominację Partii Republikańskiej do wyścigu prezydenckiego, ona kilka miesięcy temu stwierdziła, że pierwsza partia, która wyśle na emeryturę swojego 80-latka, wygra. Czy tak będzie w istocie? Tutaj mamy zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi, i pierwsze podstawowe pytanie, które się nasuwa, to jest oczywiście pytanie, kogo Partia Demokratyczna wyśle w zastępstwie za Joe Bidena. Póki co on sam, jak i rodzina Clintonów, stwierdziły publicznie, że wspierają na kandydatkę Kamalę Harris, czyli obecnie urzędującą wiceprezydent. To jest postać bardzo dla amerykańskiej polityki ostatnich lat istotna, ale. Prawdę mówiąc, nieszczególnie publiczna, niesilna w publicznych wystąpieniach. Natomiast faktycznie Partia Republikańska celowo budowała swoją narrację wokół wieku kontrkandydata, atakując Joe Bidena. Głównie za to, że jest już po prostu za stary, zbyt niedołężny, żeby funkcjonować jako prezydent, a warto przypomnieć, że Donald Trump, choćby patrząc na jego ostatnie publiczne wystąpienie, także ma określone problemy związane z wiekiem. To nie jest w żaden sposób próba oskarżenia kogokolwiek o cokolwiek. Wszyscy jesteśmy wrażliwi na starzenie się, nie ma od tego niestety wyjątków. Przejdźmy dalej, jest tutaj jeszcze jedna związana z tym wiadomość, odrobinę wcześniejsza. To się wydarzyło jeszcze zanim Joe Biden oficjalnie ustąpił, opuścił wyścig. Odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy Donaldem Trumpem i Wolodymyrem Zelenskim, którą Donald Trump określił jako bardzo dobrą rozmowę telefoniczną. Pojawiły się nawet później spekulacje, że w trakcie tej rozmowy mogła mógł paść temat wizyty Donalda Trumpa w Kijowie i że być może się ona faktycznie wydarzy. Ze strony ukraińskiego kierownictwa tego typu rozmowy z kandydatem o takiej, a nie innej pozycji w wyścigu prezydenckim, on po prostu póki co jest liderem sondaży, są przejawem jak najbardziej zdrowego rozsądku. Trzeba rozmawiać. Stany Zjednoczone są zbyt ważnym partnerem żeby oni mogli się obrażać na Donalda Trumpa nawet pomimo tego wszystkiego co on do tej pory mówił, pomimo tego kogo wybrał na swojego potencjalnego przyszłego wiceprezydenta, trzeba z nim rozmawiać. Zelenski rozmawia, uważam, że to dobra informacja. Przejdźmy dalej, pojawiają się ciekawe doniesienia z wewnątrz Rosji. W ostatnim przeglądzie rozmawialiśmy o tym, że w Rosji doszło do pewnych awarii w niektórych elektrowniach na południu Rosji. Między innymi w jednej z elektrowni jądrowych tam pojawiały się różne sprzeczne informacje publiczne o tym, że była awaria, ale wszystko jest pod kontrolą, o tym, że wcale nie było awarii, o tym, że jednak była awaria, o tym, że wyłączono moce energetyczne i tutaj padały liczby, które odpowiadały proszę Państwa, więcej niż jednemu reaktorowi, podczas gdy mówiono, że to tylko jeden reaktor nie działa. Tak naprawdę w tym gąszczu doniesień nie wiemy, co dokładnie się zdarzyło. Niemniej faktycznie po tamtym początkowym, nazwijmy to w ten sposób mini blackoutie doszło do kolejnych wyłączeń, do kolejnych problemów. Energii po prostu brakuje dla wszystkich. Jest to na pewno przynajmniej częściowo związane z Upałami. Dodatkowo, proszę Państwa, tutaj mamy taką sytuację ogólnie w Rosji, jeśli popatrzymy na cały kraj. Oni budowali w ostatnich latach nowe moce generacyjne, bo spodziewali się wzrostu gospodarczego, który się nie wydarzył i ogólnie Rosja ma nadmiar. Energii elektrycznej czy nadmiar mocy produkcyjnych. Natomiast południe Rosji jest w nietypowej sytuacji, tam zbliżają się bardzo niebezpiecznie do swoich maksymalnych możliwości, ponieważ właśnie z tamtych okolic, okolic okręgu. Rostowskiego dociera prąd na tereny okupowane. Tam podłączają kolejne miasta, obiekty, wsie, fabryki, jeśli tam jeszcze coś działa. I to obciąża sieć. Teraz doszło faktycznie do problemów z tym obciążeniem, i na przykład tutaj mamy w Krasnodarze na południu Rosji niewielki, ale wciąż jednak miting, protest przeciwko odłączaniu energii elektrycznej. Podobna sytuacja, a tutaj jeszcze, przepraszam, jeszcze wciąż Krasnodar. Tutaj aresztowali uczestników tego mitingu. Jak widzicie, dwie osoby tutaj, Policjanci wyciągnęli z tłumu, przynajmniej tyle trafiło na wideo, czyli nawet taki protest jest wystarczający, żeby obudzić reakcję siłową ze strony rosyjskiego aparatu represji. Mamy także podobną sytuację w Batajsku i w Anapie na Krymie. Tutaj, akurat mieszkańcy zablokowali drogę, to jest typowy rosyjski sposób zwracania na siebie uwagi władz, to znaczy nie wychodzimy na plac, tylko zamykamy drogę, bo wtedy małą liczbą ludzi można doprowadzić do stosunkowo dużych problemów, zirytować dużą liczbę kierowców, zaburzyć logistykę. W ten sposób można wywołać reakcję, i tu akurat mamy od rosyjskiego kanału telegramowego Astra takie wideo, na którym jak czytamy, Szybko po rozpoczęciu mitingów w Anapie pracownicy służb komunalnych przywieźli na miejsce i zaczęli instalować nowy transformator, czyli faktycznie. Doprowadziło to do reakcji. Niektórzy się śmieją, proszę państwa, że Rosjanie mogą niszczyć sąsiednie państwo, w tym jego infrastrukturę energetyczną, mogą masowo ginąć na wojnie i to ich nie obchodzi, nie budzi reakcji, a jeśli nie ma trzy dni prądu i wody, bo przerwy w dostawie wody wynikające z przerw w dostawach prądu także tutaj się pojawiły, jeśli im jest po prostu niewygodnie, to wychodzą na ulicę. To faktycznie są paradoksy rosyjskiego myślenia, ale one układają się w to, co wiemy o tym, co czasem się nazywa rosyjską mentalnością. Faktycznie, proszę Państwa, jeśli ktoś rozpoczyna wojnę, rozpoczyna ją władza dla rosyjskiego człowieka, to go nie dotyczy. Jest tam całkowicie zerwana więź pomiędzy działaniami władzy a sumieniem zwykłego obywatela. Zresztą nie bezpodstawnie oni nie mają żadnego wpływu na działania władzy, więc nie czują się zupełnie winni czy odpowiedzialni za te działania. To nie jest ich sprawa. Jeśli, proszę Państwa, giną na wojnie ochotnicy, ludzie, którzy podpisali kontrakt za pieniądze, nawet jeśli wcześniej Państwo swoją polityką w Wpędziło ich w nędzę, to, to jest po prostu ich decyzja, poszli na wojnę, bo tak chcieli. A na przykład mobilizacja już poruszenie w Rosji spowodowała, bo wtedy pojawił się pewnego rodzaju brak wyboru, pewna ingerencja państwa siłowa w życie obywatela, bez tego pozoru wyboru w postaci podpisania kontraktu. Tutaj także działania państw, działanie państwa, Weszło z butami w codzienne życie tych ludzi, i oni się czegoś domagają. To nam daje ciekawe wskazówki na temat potencjalnych przyszłych działań rosyjskiego społeczeństwa, co musi się wydarzyć, żeby oni się obudzili. Musi zabraknąć prądu, chleba, wody takich podstawowych rzeczy, które ich dotyczą. Przejdźmy dalej, tutaj mamy materiał z pożaru, to jest pożar w Milnerowo, to jest niewielka wieś na południowym zachodzie Rosji, gdzie płonę, płonęła baza lotnicza Federacji Rosyjskiej. Tu oczywiście wygląda to apokaliptycznie, ale na podstawie takich materiałów trudno stwierdzić, co się wydarzyło dokładnie. Na szczęście mamy już lepsze materiały. Tutaj, proszę Państwa, są. Zdjęcia satelitarne, widzimy tutaj zaznaczone miejsca, gdzie doszło do jakiegoś rodzaju pożarów, widać te ślady, i tutaj są trzy obiekty, które zostały. Zacznijmy od pierwszego choć akurat tu mamy trójkę nieważne, ale z kraja zacznijmy. Mamy trafione cysterny z paliwem, to jest o tyle istotne, że ich zniszczenie niszczy jakąś ilość paliwa lotniczego i to jest strata, ale przede wszystkim utrudnia Rosjanom logistykę. Będzie trzeba dowozić cysternami do momentu odbudowania tej instalacji paliwo, żeby samoloty latały, to jest komplikacja. Został trafiony budynek, jak piszą tutaj Mark Krutow, jest dziennikarzem z, radio, z Radia Wolna Europa, czyli po prostu takiej rozgłośni finansowanej przez Zachód, ale działającej w Rosji dzięki rosyjskiej redakcji. On tutaj pokazuje i twierdzi, że jest to budynek warsztatu remontowego, gdzie dochodzi do różnego rodzaju prac technicznych. Jakich dokładnie? Czy tam były części zapasowe, czy jakiegoś rodzaju specjalistyczne? urządzenia, aparatura do prowadzenia napraw samolotów nie mamy pewności, ale to może być strata w teorii nawet większa niż gdyby udało się trafić sam samolot, i jeszcze, proszę Państwa, trafiono po prostu w pole. Oczywiście tutaj widzimy coś charakterystycznego, widzimy tutaj ślady, po tym polu ktoś jeździ regularnie, widzimy, że tutaj są różnego rodzaju. Kolejny w takich miejscach, bardzo często w rosyjskich bazach lotniczych, stacjonują radary, systemy przeciwlotnicze. Czy jakiś tam został trafiony, czy po prostu to jest miejsce, gdzie one często stały, więc tam uderzono dronami, ale akurat trafiono w puste pole, tego nie wiemy. Tak czy inaczej, udany atak, wydaje się, że straty zostały zadane. Tu mamy konkretną lokalizację, jest dokładnie to lotnisko. Tutaj możemy o, tutaj to jest ten obiekt, który przed chwilą widzieliśmy, i tu gdzieś będą te cysterny też gdzieś niedaleko się tutaj znajdowały. Popatrzmy sobie, bo jak już zacząłem to pokazywać, to żebyśmy nie byli gołosłowni, zobaczmy tutaj na wideo, gdzie oni to pokazują, tuż. Na prawo albo na górze. Na prawo. Tutaj, oto będzie prawdopodobnie to. Dobrze, mamy to i żebyście zobaczyli, gdzie znajduje się ta baza lotnicza. Tutaj na wschód, północny wschód od Ługańska, tuż za granicą ukraińsko-rosyjską, tą prawdziwą, legalną. Więc na tyłach zgrupowania. Tutaj jeszcze mamy kolejne z tego samego źródła zdjęcia satelitarne. Tu akurat mamy do czynienia z dziennikarzami rosyjskimi, których dzięki finansowaniu zachodniego stać na kupowanie zdjęć satelitarnych. Tutaj mamy bazę obrony przybrzeżnej nad jeziorem Donuslaw. Na terenie Półwyspu Krymskiego, okupowanego, widzimy faktycznie ślady pożaru, ślady uszkodzeń budynków, i także tutaj w strefie przybrzeżnej dość duży pożar. To prawdopodobnie był atak kombinowany przy użyciu dronów nawodnych i latających. Co dokładnie zostało zniszczone i czy coś ważnego póki co nie wiemy. Natomiast tutaj także możemy pokazać, gdzie znajduje się jezioro Donuslaw. To jest jedna z baz marynarki dawniej ukraińskich, w tej chwili rosyjskich, bo faktycznie znajduje się tu bardzo wygodna geograficznie miejscówka, żeby trzymać swoje okręty schowane przed wzrokiem, przed atakiem przeciwnika. Przejdźmy dalej także 19 lipca w Ługańsku doszło do ataków. Były wtedy, tak jak tutaj widzimy, doniesienia o tym, że były użyte tutaj atakamsy. Do tej pory nie widziałem potwierdzeń i szczegółów na ten temat, ale już wtedy było widać tego typu fotografie, na których prawdopodobnie widzimy szczątki tych właśnie rakiet balistycznych, typu kasetowego najprawdopodobniej. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj jeszcze pożar pod Wołgogradem. Jak czytamy, partyzanci spalili fabrykę w Wołgogradzie. Według doniesień, produkowała ona czarne worki na ciała dla rosyjskich żołnierzy. Wiadomość z szeregu tych, po których nie wiadomo, czy śmiać czy płakać. Jest to oczywiście na wojnie materiał pierwszej potrzeby, chociaż nie tak istotny dla zwycięstwa jak wiele innych. Urządzeń i materiałów. Niemniej nie mniej jest to także istotna informacja. Tu nie było żadnego ostrzału. Przyjrzyjcie się, proszę Państwa, tu w wyniku ulewy, ulewnych deszczy doszło do kolejnego w Rosji zawalenia się mostu. Jest to most, który prowadzi z terenów Rosji do Mongolii na trasie federalnej, z Buryacji dokładnie do Mongolii na. Autostradzie A333. Nie wiem, czy autostrada jest tu właściwym tłumaczeniem. Myślę, że trasa federalna jest najlepszym tutaj określeniem i jest to powód pewnych problemów. Już tutaj czytamy, że kilkaset turystów zostało uwięzionych z tego powodu za tym mostem. Tak jak proszę, Państwu, proszę Państwa, kiedyś Państwu opowiadałem nie tak dawno, ledwie parę dni temu o tym, że infrastruktura rosyjska znajduje się w fatalnym stanie. To nie jest zresztą nic nowego, to jest coś o czym można by opowiadać i 10 lat temu i 5 lat temu i będzie można o tym opowiadać za kolejne 5. Tutaj widzimy potwierdzenia i to tworzy realne problemy na wielu różnych płaszczyznach i jeśli mówimy o zaopatrzeniu, jeśli mówimy o produkcji i o poziomie życia, zaopatrzeniu ludności w prąd, tak jak w przypadku południa Rosji, cały czas widzimy kolejne potwierdzenia tego, o czym mówię. A tu nakładają się czynniki różnego typu. Na przykład, kiedy mówimy o awariach prądu na południu, kiedy pojawiły się protesty, tam jeden z urzędników stwierdził, że jedną z przyczyn, dla których sytuacja wygląda tak, jak wygląda, jest to, że mają do dyspozycji tylko jedną brygadę remontową. A jak to się stało? Co to się stało? Dlaczego nie ma większej liczby pracowników, którzy mogliby naprawiać te awarie? No oni są albo. Na froncie albo już martwi, albo w fabrykach zbrojeniowych, albo za granicą, bo uciekli i nie ma komu naprawiać tych awarii. To jest ogromny problem. Rosjanie przywykli do życia w takiej rzeczywistości, gdzie trzeba improwizacją łatać różne niedociągnięcia wywołane korupcją, byle jakością, brakiem pieniędzy, tylko że, żeby ktoś łatał potrzeba żeby on tam był fizycznie i nie zastąpi takiej osoby z 30-letnim doświadczeniem radzenia sobie z krytycznymi problemami ktoś nowy kim go zastąpią przejdźmy sobie dalej tutaj mamy już z linii frontu doniesienia ciekawe to korespondent wojenny rosyjski 13 Cytuję korespondenta wojennego Dmitrija Stieszyna. Tutaj celowo pokazuje akurat w takiej konfiguracji, że jeden korespondent pisze, drugi to przekazuje, udostępnia, bo to sprawia, że już dwóch korespondentów wojennych rosyjskich się pod tym podpisuje i potwierdza, że tak wygląda sytuacja. I tutaj czytamy. Stieszyn pisze, pierwszy raz nie mogłem dotrzeć do linii frontu, tej bezpośredniej do tak zwanego zera. Z powodu krytycznej, krytycznej liczby um, szumiących potworów w powietrzu ostrzały artyleryjskie można lekko przeczekać. Setki raz tak robiłem, dronów nie przeczekasz. Mnie na spotkanie nawet nie mogli wyjechać, dojechać w domyśle z linii frontu i taka sytuacja bardzo mi się nie podoba. Ukraińcy, i tutaj oczywiście obraźliwe określenie, ukropy, naturalnie sieką i rąbią wszystkie nasze drogi zaopatrzenia. Drogi zaopatrzenia nacierającego zgrupowania, dlatego wszystko idzie tak powoli, opornie, bez głębokich prarywaw, czyli takich przebić się sytuacji, w których front udaje się przerwać, bez głębokich operacji na tyłach wroga. W ogóle o takich wariantach wydarzeń, czy tutaj można zapomnieć. Tutaj piszą, że nie ma na to dobrego rozwiązania, bo silne systemy walki radioelektronicznej przeszkadzają ta także swoim, a słabe systemy są niszczone przez Ukraińców i oczywiście trzeba sobie tutaj także zdawać sprawę z tego, że Rosjanie także działają w ten sposób. I także atakują swoimi dronami wszelkie środki logistyczne w pobliżu linii frontu, co sprawia, że obie strony bezpośrednio na pozycję muszą docierać bardzo często pieszo, co utrudnia dostawy, ewakuację medyczną, choć oczywiście można sobie radzić z tym na wiele różnych sposobów. Obie strony starają się zaprzęgać do akcji drony, zarówno latające. Oczywiście one mogą dostarczyć jednorazowo bardzo niewiele ładunku, po 2-3 kg, i to już jest nieźle, ale w krytycznej sytuacji i tak się robi. Ale obie strony starają się coraz częściej wysyłać do takich zadań pojazdy lądowe. Bezzałogowe, które po prostu na gąsienicach dowożą, jak na platformie, zaopatrzenie ludzi rannych, nie ryzykując życiem żołnierzy. Choć oczywiście dość często widzimy, jak na przykład w ostatnim przeglądzie, Rosjanie po prostu taszczyli skrzynkę po ziemi, ciągnęli ją na sznurkach. Albo jak ewakuują swoich rannych, ciągnąc ich za kładem albo za motocyklem na jakiejś brudnej płachcie, tak też bywało. Sytuacja tak czy inaczej jest trudna, i to dodatkowo uniemożliwia obu stronom jakiekolwiek duże manewry na bezpośrednio linii frontu z użyciem dużych zgrupowań, sił pancernych i tak dalej. Nie uniemożliwia, silnie utrudnia. Tutaj natomiast rosyjski korespondent wojenny, kanał Dwóch Majorów, opowiada nam o tym, jak żołnierze rosyjscy są wściekli nad, czytamy tutaj, Timura. Timura oczywiście Iwanowa, byłego zastępcę ministra obrony, konkretnie ministra obrony Siergieja Szajgu. Timur Iwanow był tym zastępcą, który był odpowiedzialny m.in. za budowlankę w Ministerstwie Obrony, za opatrzenie i wszystkie te działy, w których można było dużo nakraść. On z tego skorzystał i korzystał przez lata. W końcu go zamknęli w więzieniu i w trakcie procesu Obrońcy Timura Iwanowa wyciągnęli argument, że Iwanow jest weteranem działań bojowych i że można by go potraktować lżej, bo on walczył. I tutaj walczący się oburzają, że niby gdzie, kiedy on walczył, skąd u niego te wszystkie medale, które jeszcze. No już ze dwa miesiące temu widzieliśmy na rozprawie sądowej takie całe biurko zastawione medalami Timura Iwanowa. I tutaj znowu się, jak to się mówi młodzieżowo, burzą się rosyjscy żołnierze, skąd ten człowiek ma jakiekolwiek medale i kiedy niby i gdzie on walczył. Przejdźmy dalej. Tutaj jest wypowiedź z prezydenta Wolodymyra Zelenskiego podczas jednego ze swoich ostatnich wywiadów. Powiedział kilka interesujących rzeczy. Między innymi stwierdził, że proporcja zabitych do rannych na froncie jest zupełnie inna w armii rosyjskiej i w armii ukraińskiej. Jeśli jego dane są prawdziwe, choć oczywiście rozumiemy, jest to strona zaangażowana, to Rosjanie o wiele częściej umierają, a rzadziej są ranni niż Ukraińcy. Natomiast to jest wiadomość, w którą nie do końca jesteśmy przekonani, czy mamy wierzyć, bo tak jak mówię, jest to strona zaangażowana. Natomiast tutaj pojawiła się inna ciekawa wypowiedź ponieważ Wolodymyr Zelenski stwierdził, że możemy spróbować zakończyć gorącą fazę wojny do końca roku. To jest ciekawa wypowiedź. Po pierwsze, on tutaj określa nie zakończyć wojny, tylko gorącą fazę wojny. Co to znaczy? To oczywiście by znaczyło zamrożenie konfliktu. Jednocześnie, proszę Państwa, tego typu wypowiedź jest z jednej strony niepokojąca, bo ogromna część ukraińskiego społeczeństwa i międzynarodowego społeczeństwa zdaje sobie sprawę, jak niebezpiecznym scenariuszem może być... Zamrożenie konfliktu. W tym sensie oczywiście, że Europa, Stany Zjednoczone mogą uznać, że jest to koniec, zostawić Ukrainę samą sobie, powiedzieć: Wojna się skończyła, oddawajcie pieniądze za kredyty, radźcie sobie. A w tym samym czasie Rosja może uznać, że. Czas się szykować na rundę drugą, zacząć produkować i za pięć lat zacząć jeszcze raz. Oczywiście w tym scenariuszu istnieją scenariusze pozytywne. Bardzo możliwe, że świat nie zdejmie sankcji po takim zamknięciu gorącej fazy wojny. Prawdę mówiąc, uważam, że jest to mało prawdopodobne, by świat porzucił sankcje tak po prostu i od razu. Rosja już w tej chwili jest na trajektorii w kierunku katastrofy i oczywiście zamrożenie wojny bardzo by jej pomogło uniknąć tej katastrofy, ale bardzo możliwe, że wciąż by się to nie udało, że wciąż nie udałoby im się uniknąć czarnego scenariusza i że tych pięciu lat by nie wytrzymali, że w tym czasie doszłoby do, zanim by nazbierali sił i środków do kolejnego ataku do kolejnej inwazji że doszłoby tam do sytuacji krytycznych włącznie z przesileniem politycznym to jest możliwe więc można tutaj rozważać czy ten scenariusz jest pozytywny dla nas czy większe są szanse na to że Rosja się w tym czasie rozsypie czy większe szanse na to, że nazbiera sił i środków i zaatakuje znowu? Tak czy inaczej jest to scenariusz ryzykowny. Jednocześnie i świat, i Ukraińcy są potężnie zmęczeni wojną. Wszyscy chcemy, żeby to się jak najszybciej i jak najlepiej zakończyło. Więc jeśli prezydent Volodymyr Zelenski składa tego rodzaju deklaracje, wielu ludzi odczyta to jako obietnicę, i on na pewno zdaje sobie z tego sprawę. Myślę, że tak doświadczony w tej konkretnej sferze polityk jak Zelenski nie składałby takich deklaracji, gdyby nie miał naprawdę silnych przesłanek, by obiecywać ludziom rzeczy, które mogą się nie wydarzyć. Jeśli, proszę Państwa, on będzie mówił takie rzeczy, a do końca roku wojna będzie trwać, ludzie mogą zareagować bardzo negatywnie, jeśli chodzi o taki emocjonalną reakcję, co nie jest Ukrainie w tej chwili do niczego potrzebne. Więc zakładam, że pod tym stwierdzeniem kryje się bardzo wiele informacji, których my nie znamy, a które zna Wolodymyr Zelenski. Warto tutaj dać temu chwilę, przemyśleć, co to może być. Dalej mamy jeszcze jeden kolejny kryzys międzynarodowy. Ukraina zamknęła. Swoją część ropociągu drużba, czyli przyjaźń, która dostarczała ropę naftową wciąż jeszcze na Węgry, do Słowacji, do Czech. I proszę Państwa, no, Ukraina po dwóch ponad latach wojny uznała, że rosyjska ropa już nie powinna płynąć przez ich teren. Oczywiście jak czytamy w Politico, Węgry może to kosztować duże problemy między innymi problemy związane po prostu z silnym wzrostem cen paliwa na stacjach benzynowych. Oczywiście tutaj nie będę wyrażał jakiegoś szczególnego żalu, polityka Węgier wyglądała przez te ostatnie dwa lata w taki sposób, że można otwarcie stwierdzić, że prosili się o tego typu rozwiązania. Choć wydaje mi się, że jeśli inne państwa europejskie poradziły sobie z zastąpieniem rosyjskiej ropy inną ropą w takim lub innym stopniu, to także Węgry powinny dać radę. Jest jeszcze jedna ciekawa historia, tutaj komersant jest głównym źródłem. Opowiada ona o tym, że do produkcji samolotów transportowych IU-76 w najnowszym wariancie, IU76 MD90A nie ma takich samolotów, tak wiele tutaj czytamy, że 18 sztuk rosyjskie siły lotnicze. Czy powietrzne takie posiadają, a pięć sztuk zostało uziemionych, ponieważ ktoś kupił niewłaściwe łożyska, które okazały się nie spełniać wszystkich norm i standardów technologicznych, i ostatecznie te samoloty z takimi łożyskami latać nie mogą. Tutaj zostańmy na tym artykule, bo zdjęcie jest bardzo urokliwe. To oczywiście jest problem związany z sankcjami. Wcześniej Rosjanie takie właśnie rzeczy jak na przykład łożyska, wydaje się, że element dość prosty, a wcale nie, którego Rosja sama nie produkuje, nowoczesne, wysokotechnologiczne łożyska to jest po prostu rzecz ważna dla różnego rodzaju skomplikowanych produktów, takich jak czołgi i samoloty i śmigłowce i nie tylko. Ogólnie sprzęt wojskowy potrzebuje tego rodzaju elementów, żeby działać tak, jak powinien. Rosjanie tego nie są w stanie wyprodukować, nie są w stanie kupić od swoich dotychczasowych dostawców, więc kupują to, co się uda trafić, przepłacają za to, i ostatecznie ich samoloty z tego powodu nie zawsze chcą latać. Oczywiście, to nie znaczy, że Żaden z ich samolotów nie lata i wszystko, co kupią, jest wadliwe, oczywiście, że nie. To pokazuje, że mechanizm sankcji pokazuje, działa w trochę inny sposób niż niektórzy się spodziewali. To nie jest tak, że przychodzi Ameryka i Europa, nakłada sankcje. I Rosja przestaje funkcjonować z dnia na dzień. To po prostu tworzy ogromne dodatkowe koszty i dodatkowe problemy w codziennym funkcjonowaniu, które mogą wyglądać na przykład w ten sposób i prawdopodobnie na wiele innych sposobów, których do tej pory nie widzieliśmy, bo to nie zawsze trafia do mediów. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze doniesienia z Ukrainy. W Lwowie na ulicy w ciągu dnia została postrzelona w głowę była deputowana Irina Farion, która była znana przede wszystkim z wypowiedzi deprecjonujących wysiłek rosyjskojęzycznej części ludności Ukrainy. W trakcie wojny. To znaczy, ona wprost opowiadała, że ludzie, którzy mówią po rosyjsku, nie powinni służyć w ukraińskiej armii, co było bardzo prowokacyjnym, niepopularnym stwierdzeniem, które budziło burzę negatywnych emocji. To jest, proszę Państwa, kobieta znana z tego, że zmieniała front polityczny i bardzo często obrażała ludzi. Um, Tworzyła taki właśnie medialny przekaz, bardzo silnie kontrowersyjny. Wcześniej, w czasach Związku Radzieckiego, należała do partii komunistycznej, czego się wypierała. Tutaj został przytoczony jeden fragment z jej wypowiedzi, który bardzo mi się spodobał. Języka nie znają albo politycznie nakierunkowani, albo umysłowo, Umysłowo niedorozwinięci. To było stwierdzenie Iriny Farion do um, ówczesnego premiera Nikolaja Azarowa, w którym oczywiście próbowała go obrazić. Więc to była taka postać, którą bardzo wielu podejrzewa o to, że siała zamęt w interesach państwa rosyjskiego. I biorąc pod uwagę to, co wiemy na jej temat, faktycznie prawdopodobnie tak było. Czy to oznacza, że powinna tak skończyć? Absolutnie nie. Przemoc, w tym przemoc polityczna, nigdy nie jest właściwym rozwiązaniem, dopóki nie jesteśmy fizycznie atakowani. Jeśli jest taka sytuacja jak w tej chwili wojenna, kraj został zaatakowany fizycznie przez drugi kraj, mamy prawo się bronić. My mamy prawo ich w tej obronie wspierać. Ktoś rozpoczął działania siłowe, możemy reagować siłowo. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy ta kobieta po prostu siała zamęt werbalnie, użycie broni palnej, żeby jej uciszyć, nie powinno być dopuszczalne. Oczywiście państwo ukraińskie zareagowało na poziomie i prezydenta, i policji. Trwa śledztwo w mediach, także trwa, trwają próby. Znalezienia człowieka. Cały czas są publikowane nowe informacje, szukani są ludzie, którzy mogą coś wiedzieć na ten temat. Komsomolska prawda ostatnio zawodzi, tutaj nie mamy zbyt wiele interesującego. Mamy rzeźby, taką frontową sztukę, zupełnie jak podczas I wojny światowej. Wala się tyle śmiecia wojennego, że pojawiają się próby stworzenia z tego śmiecia sztuki. Mamy tutaj o Joe Bidenie, który rezygnuje z wyścigu prezydenckiego, ale żadnych kwiatków ciekawych tam nie znalazłem. Jest jeszcze historia potomka ostatniego rosyjskiego imperatora, Mikołaja I, który walczy w ramach specjalnej wojennej operacji. To jest ogólnie ciekawa historia. Nie ma tutaj jakichś Szczególnych fragmentów, które warto by zacytować. Natomiast ciekawa historia człowieka, który urodził się we Francji, ma korzenie, bardzo ciekawe korzenie, bo znaleźli w jego drzewie genealogicznym i połączenia, nawet państwa, z francuską rodziną rządzącą, z Josefiną żoną Napoleona Bonaparte, z Mikołajem I Romanowem. Tutaj w linii żeńskiej, więc on prawa do tronu carskiego by nie posiadał. Niemniej, ten młody człowiek w bardzo młodym wieku, w 2015 roku, pojechał do Donbasu, a tam brał udział w tych działaniach bojowych, hybrydowych, tak to nazwijmy, przeciwko Ukrainie. Stwierdził, że skoro tam jego kolega Powiedział, że on, powinien, że on już zasłużył, przepraszam, że on już zasłużył na miano Rosjanina, to powinien dzielić z całym narodem, skoro jest już tym Rosjaninem, jego ból i problemy. Jest tu fragment, w którym pisze, że, piszą, że żołnierze, w tym właśnie ten Gavril Daroszyn, potomek Carów, jeździł razem z ludnością cywilną, jako żołnierz w transporcie publicznym. Jeśli się nie mylę, nie tak to powinno wyglądać, bo on jako żołnierz, kombatant był legalnym celem, a ta babcia, która z nim, jak tutaj czytamy, w autobusie rozmawiała, jak on sobie jechał w ramach tej wojny, jeździł, bo nie było czym, to jeździli transportem publicznym, ona z nim rozmawiała. Mogłaby się ona stać po prostu towarzyszącą stratą przy trafieniu tego autobusu, na przykład jakimś dronem. To nie powinno tak wyglądać, no ale. Wyglądało jak wyglądało. Jest tu też historia o tym, jak wojna jest pokazywana we francuskiej prasie. On mówi, że Francuzi pokazywali u siebie tylko kolumny czołgów jadące na Kijów, a nie opowiadali, co łączy Ukrainę z Rosją i całego historycznego kontekstu. Oczywiście można to nadrobić w ramach Uzupełnienia dla francuskiej prasy. Ten historyczny kontekst polega na tym, że Ukraina była atakowana przez Rosjan, podbijana przez Rosjan, wcielana do ich imperium, rusyfikowana przez ostatnie około 300 lat, więc to jest po prostu kolejny etap tej. Kolonizacyjnej próby podporządkowania sobie sąsiedniego terytorium, a nie tylko taka pojedyncza przygoda, więc jest to, dodajmy, czego tutaj, jak czytamy, Francuzi zapomnieli dodać recydywa. Trwają, trwają nasze zrzutki, tutaj mi się zamknęła, ale szybko do tego wrócimy. Póki co jest jeszcze stara zrzutka, ale to już jest zbieranie na nowe cele. Tutaj warto Wam przekazać. Miałem telefon ze sztabu. Opowiadali na przykład, że potrzebowali, kiedy ja jechałem, jednego Starlinka, ale powiedzieli: kup dwa, trzy. Udało się kupić oczywiście trzy, bo dzięki Waszej hojności nie było problemu z tym, żeby ich było więcej. Jak się tylko dało. I przyjeżdżają te starlinki do sztabu, i co? Przychodzi jeden z żołnierzy, który akurat był na rotacji, i mówi: A nie mielibyście starlinków, bo nam właśnie dwa zniszczyli. No i akurat były. Także proszę Państwa, dzięki Wam w sztabie odbywają się akcje w stylu Mówisz, masz dla żołnierzy, którzy ryzykują swoje życie bezpośrednio na linii frontu. Także piły. Jak się śmialiśmy tam rozładowując nasz samochód, są to elektryczne piły spalinowe. Te piły, proszę Państwa, trafiły do obsługi moździerzy, żeby tworzyć odpowiednie pozycje. Belki drewniane, tak samo jak w czasach II wojny światowej, tak i teraz stanowią dostępny i skuteczny materiał chroniący żołnierzy i ich pozycje, przed odłamkami, przed ziemią, i tak dalej. Więc przydaje się to wszystko. Przejdźmy dalej, mamy wydarzenia na linii frontu, i tutaj sytuacja, proszę Państwa, cały czas jest trudna. To warto podkreślić. Nawet jeśli tutaj nie widzimy na przykład postępów rosyjskich, to nie widzimy też ukraińskich. Cały czas ten wyłom na północ od Charkowa istnieje, walki są intensywne. Sytuacja komplikuje się na kierunku kupianskim. Tutaj mamy szersze opisanie tej sytuacji. Przede wszystkim, tutaj Rosjanie się wysunęli i kawałek na południe ja zniknę, żebyście lepiej to obserwowali. Zobaczcie, tutaj jest zmiana. Rosjanie faktycznie mieli tutaj jeden z takich swoich szybkich skoków. Udało im się rzucić na teren. I tutaj, w okolicach miejscowości Piszczane, spróbuję to pokazać. Zobaczmy, jak dobrze tutaj widać. Tutaj mamy wzgórza. Oni trochę weszli tutaj na te wzgórza i aż do rzeki Oskil. Oską po polsku. Mamy, jak czytamy, tereny, które będą stosunkowo łatwe dla Rosjan do zajęcia. Zobaczcie, tutaj jest wieś i następne wsie są dopiero tutaj, ale jest taki fragment terenu, gdzie żadnej wsi nie ma. Więc tutaj Rosjanie w teorii mogą te 9 kilometrów, jak czytamy w doniesieniach prasowych, mogą mieć łatwiej, mogą być one dla nich łatwiejsze do przeskoczenia niż wcześniej, kiedy to piszczane im blokowało drogę. Więc pytanie, czy tu niedługo nie dojdzie do rozcięcia sił ukraińskich. Zobaczcie, tutaj mamy długą rzekę, rzekę Oską, która prowadzi nas taką mniej więcej linią. No, tutaj jest bardziej, powiedzmy, wypukła w tę stronę. W ten sposób możemy to zaznaczyć. Jeśli Rosjanie tutaj dojdą do rzeki, to po prostu dojdzie do rozcięcia tego fragmentu. Zajętego przez Ukraińców, kontrolowanego przez nich terenu na wschód od rzeki, to może utrudnić logistykę, pomoc i tak dalej. W teorii mogłoby dojść do wyparcia Ukraińców za rzekę Oskol, ale tu widzimy tak duże tereny, że to zajmie nie mniej niż miesiące Rosjanom, zanim udałoby się to zrobić, i straty. w czasie takich operacji będą duże. Rosjanie musieliby tu zrzucić siły z innych fragmentów, żeby do tego doprowadzić. Cały czas podczas Ifjarem toczą się walki przede wszystkim na flankach. To znaczy inaczej: walki toczą się wszędzie, ale na flankach Rosjanie faktycznie uzyskują jakieś zdobycze terytorialne. Tutaj w stronę Chrychoriwki dochodzą. Widzimy tutaj taki skok. Faktycznie Rosjanie próbują dotrzeć do flank, żeby otoczyć Chassifiar i napaść go z dwóch stron, spróbować tą miejscowość przejąć. Te walki toczą się już od, od miesięcy i Chassifiar póki co. Się broni. Oczywiście strategia Rosjan polega na tym, żeby zrównać daną miejscowość z ziemią i wtedy zająć ruiny. Tak jest im prościej i to niestety często działa. Choć oczywiście kosztuje Rosjan ogromne pieniądze i ogromne straty, zarówno w sprzęcie, jak i w ludziach. Choć w ostatnim czasie obserwujemy, że coraz częściej Rosjanie rezygnują nie zawsze, ale coraz częściej z użycia sprzętu. Na linii frontu i prowadzą szturmy często po prostu piesze. Jeśli chodzi o sytuację na kierunku tureckim, tutaj także w ostatnim dniu widzimy rosyjskie postępy i na New York, i w kierunku na Zaliznę. Widzimy, że ten worek, który tutaj powstał, na chyba ostatnim już fragmencie tych umocnień, tej linii frontu, Którą Rosjanie zaczęli szturmować 24 lutego 2022, ten fragment terenu, jak sądzę, zostanie ewakuowany przez siły ukraińskie nie dalej niż za dwa tygodnie. Zobaczymy, jak się ta przepowiednia sprawdzi. Ale tutaj sytuacja jest wyjątkowo trudna. Zwłaszcza, że to wąskie gardło, jeśli tutaj popatrzycie. Ono ma zaledwie 4,5 km, a jest dodatkowo zawężone tym, że są tutaj przeszkody wodne, więc tutaj Ukraińcom nie będzie tak łatwo się wycofywać. Jeszcze zobaczcie, tu nie ma zaznaczonej ani jednej drogi. Pytanie więc nie, czy, tylko kiedy Ukraińcy się stąd wycofają, bo prawdę mówiąc zakładam, że nie będzie żadnego ataku, kontrataku ukraińskiego, który by ściął ten fragment. Rosyjski na Nowy Jork. Ukraińcy działają w ostatnim czasie bardzo ostrożnie, oszczędzają ludzi kosztem terenu, przynajmniej zazwyczaj, niestety nie zawsze, ale wydaje się, że kiedy tak robią, to jest to sensowna strategia. Choć warto tutaj przypomnieć, były pod Toreckiem doniesienia prasowe o tym, że dowództwo wysłało jedną z brygad do kontrataków, które dowództwo tej brygady uznało za bezsensowne. I samobójcze takie przypadki niestety także się zdarzają. Sytuacja na froncie pokrowskim tutaj robi się skomplikowana głównie przez to, co się wydarzyło w miejscowości Progres. Tutaj Rosjanie, zauważcie, mamy rzekę Wowcza i są już po drugiej stronie tej rzeki, która powinna stanowić linię obrony. Ta rzeka tutaj się dalej ciągnie, możecie zaobserwować, tutaj Rosjanie do niej dotarli. Tutaj dalej mają z tym problem. Tutaj Karliwka jest bardzo często atakowana intensywnie przez Rosjan, ale jeszcze tam nie dotarli, także Kurachowe jest intensywnie atakowane, ale tutaj, skoro oni już przeszli przez rzekę Wowcza, dalej może być problem. Oczywiście stąd iść na północ w kierunku na autostradę. No autostrada to jest bardzo dużo powiedziane, na drogę z Pokrowska do Konstantyniwki, nie będzie im tak lekko, ponieważ tutaj znowu mamy przeszkodę wodną. Niemniej to komplikuje ukraińską sytuację. A jeśli już mówimy o dotarciu do drogi, to tutaj mamy w tej chwili dalej 5,5 kilometra dzielące Rosjan od przecięcia bardzo ważnej arterii logistycznej na froncie donieckim. Więc trwają ciągłe ataki. Wiemy także, proszę Państwa, że doszło ostatnio do aktywizacji Rosjan pod robotynę, ale nie udało się im niczego sensownego tutaj zwojować. Cały czas te wszystkie ataki oczywiście generują wśród Rosjan bardzo poważne straty. Jeśli mówimy o... Sytuacji na Dnieprze. Tutaj zacznijmy od tego, że od jakiegoś tygodnia, dwóch mamy wiele doniesień o pożarach. Wspominałem już o tym. To generuje dla Rosjan duże problemy na lewym brzegu. Nie ma komu gasić i bywa, że te pożary po prostu niszczą rosyjskie pozycje. Natomiast pojawiają się także doniesienia o tym, że po tym, jak zniknął przyczółek na lewym brzegu, w Krynkach, Rosjanie zaczęli. Nacierać na wyspy przez wodę, przez dniepr, na różnego rodzaju niedużych łódkach. Ukraińskie źródła twierdzą, że Rosjanie ponoszą przy tym duże straty, ale być może pokazuje to sens istnienia tego przyczółku, który wcześniej sprawiał, że Rosjanie nie tak intensywnie nacierali na brzeg prawy. Choć z drugiej strony bardzo możliwe, że więcej strat Rosjanie poniosą przy próbach. Przeprawiania się przez rzekę, niż przy próbach likwidacji przyczółku. Co dalej? Mamy informacje o tym, że rosyjskie media donosiły o mm, próbach naruszenia przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej przez amerykańskie bombowce strategiczne B-52. Dodajmy, że ostatnio pojawiły się tego typu samoloty na ćwiczeniach w Finlandii. Bardzo blisko rosyjskiej granicy, i wydaje się, że to jest bardzo dobry sygnał dla Rosji. Tu mamy ciekawe od ukraińskich żołnierzy wideo, na którym pokazują zdobyczny karabin Kałasznikowa, który był załadowany w taki sposób. Oczywiście mogę Państwu powiedzieć, jako laik w kwestii uzbrojenia, że w ten sposób nie ładuje się naboi do magazynka. Żadnej broni. W ten sposób załadowany magazynek po prostu nie będzie działał. Oni tutaj wy, wyprowadzają z tego taki wniosek, że rosyjscy żołnierze nie chcą strzelać że udają, że ładują magazynek, ale nie chcą strzelać nie chcą zabijać ludzi. Faktycznie były w historii tego typu incydenty przypadki, kiedy Okazywało się na przykład, że po bitwie znajdowano muszkiet, który był załadowany kilka razy, bo ktoś udawał, że ładuje, udawał, że strzela, ale nikogo nie chciał zabijać, więc nie strzelał i ładował kolejny raz do tej samej lufy. To może być ten przypadek, choć oczywiście może i być taki przypadek, że po prostu ktoś zupełnie nieprzeszkolony został wysłany na front i załadował tak, jak umiał. Tego nie wiemy. Tutaj mamy zestrzelony samolot Su-25 na kierunku pokrowskim. I tutaj trzeba dodać, że chociaż pojawiają się od czasu do czasu doniesienia o zestrzeleniach, to cały czas mamy także i informacje, i materiały wideo pokazujące, że Ukraińcy cały czas mają deficyt środków obrony przeciwlotniczej, co prowadzi do tego, że rosyjskie lotnictwo, w tym szturmowe, działa o wiele intensywniej na froncie, Niż mogłoby, gdyby tych stingerów i innych systemów przeciwlotniczych było więcej. Oczywiście stingery są takim środkiem ostatniej szansy w walce przeciwko lotnictwu wroga, ale na Su-25 bywa, że wystarczają. Tutaj mamy ciekawy wpis od rosyjskiego korespondenta wojennego o tym, że często się spotyka w rosyjskiej armii. Starszych rekrutów, którzy mają dwie, jak tutaj czytamy, motywacje, żeby iść do armii, przyszedłem tutaj, żeby umrzeć drożej. To znaczy, żeby i tak umrę, i tak umrę, ale tu przynajmniej zapłacą, albo drugi wariant, żona mi powiedziała, umrzesz, ale chociaż będzie z ciebie jakiś pożytek. Ciekawe. Ciekawe, jak bardzo masowa jest skala takiego działania, ale z drugiej strony takich ludzi ktoś przyjmuje i ktoś na front wysyła. Dalej mamy innowacje w dziedzinie um, przetwórstwa rosyjskiej broni pancernej. To już jak czytam nie jest żółw, to jest jeszcze tutaj oprócz takiego y, typowego nakładania różnego rodzaju paneli, blachy, falistej. Siatek dodano jeszcze kolce, które mają sprawić, że ten dron gdzieś tam eksploduje kawałek wcześniej i będzie mniej skuteczny. W zasadzie siatki robią dokładnie to samo. Rosjanie eksperymentują i według mnie świadczy to o tym, że nie działa. Jeśli by stworzyli coś, co działa, to zaczęliby tego używać. A jeśli stworzyli i nie działa, to próbują udoskonalić. Dalej mamy informację tutaj od Polaka Tomasza Fita akurat, ale w innych źródłach też potwierdzona, że ptaki Madziara zostały znowu przeniesione. Wcześniej byli w okolicach Krynek na Dnieprze, później na kierunku północnym Charkowskim, teraz ruszą do Donbasu. Zobaczymy jaki przyniesie to efekt. Ptaki Madziara to jedna z najlepszych ukraińskich jednostek dronowych. Dalej, tutaj mamy z szturmu urożajnego kadry pokazujące, że to był, przypomnę, tam się udało Rosjanom. Urożajne zostało zajęte w ostatnich dniach, i tu widzimy, że bardziej to przypominało gang motocyklowy niż oddział wojskowy. Tak, to wszystko są żołnierze na motocyklach. Swoją drogą ciekawe, czy specjalnie dobrali taki kadr, bo tutaj jak zauważycie, jest pewna symbolika, tutaj ci żołnierze jadą tą drogą, tą drogą i tą drogą, czyli układają się w literę Z. Jak widać, czasem to działa, bo tak jak mówiłem, dotarli i zajęli urożajne. Tutaj jest rosyjski fake. Rosjanie ostatnio w swoich mediach pokazują takie zdjęcia, gdzie rzekomy ukraiński policjant maluje ślady krwi na człowieku ubranym w lekarski kitel bo faktycznie były proszę państwa tego rodzaju jak tu po lewej kadry po ataku na klinikę Ochmat w Kijowie Ta, ten głośny atak na szpital dziecięcy te kadry z dziećmi w trakcie chemioterapii które musiały być ewakuowane na ulicę bo pocisk manewrujący spadł na ich szpital tam wśród tych kadrów był taki człowiek podczas ewakuacji, podczas rozbierania gruz, gruzowiska lekarz albo pielęgniarz, nie wiadomo, tutaj nie będę twierdził na pewno, z okrwawionym właśnie kitlem, i tutaj Rosjanie zaczęli pokazywać. Patrzcie, to było. To było inscenizowane, tutaj policjant maluje, żeby poszły w świat takiej kadry i pokazali to. I tutaj zauważają na przykład, że ten kitel jest inny, tutaj zauważcie jest takie przeszycie, tutaj go nie ma. Ten ślad krwi też wygląda zupełnie inaczej, tutaj ma takie pionowe zacieki, tutaj po prawej ich w ogóle nie widać, fryzura też jest inna. Uboga inscenizacja rosyjska, która próbuje coś udowodnić, i jak zwykle, wychodzi im tak sobie. Dalej, jeszcze tutaj oficer Plus, być może pamiętacie, w ostatnim przeglądzie go cytowałem i mówiłem, że on donosi, że ataki dronami FPV na rosyjskie duże drony zwiadowcze. Orlany, zale, i tak dalej, superkamy przynoszą dobre rezultaty, i on znowu tutaj wraca do tego tematu. Pokazuje statystyki z dni 13-19 lipca i pisze, że patrzcie, to jest to, o czym mówiłem, tak nam idzie. Oczywiście tutaj to nie wszystko, to są właśnie tego typu zestrzelenia. Tutaj mamy szachedy, to prawdopodobnie innego typu środki. Sześć rakiet skrzydlatych, czyli pocisków manewrujących, to też prawdopodobnie inne działania. Ale już tutaj mamy 11 Orlanów, 40 dronów Zala, 50 innych, więc częściowo pewnie też tego typu. 35 lancetów. Lancety to jest amunicja krążąca, dronkami kadzy. Jeśli faktycznie je także, te lancety udawałoby się zestrzeliwać dronami FPV, co nie jest tutaj powiedziane wprost, byłaby to bardzo dobra informacja. Lancety są faktycznie dużym problemem. To jest jeden z tych modeli rosyjskiego uzbrojenia, który działa. Walka z nim, skuteczna walka z nim wiele by zmieniła, więc mam nadzieję, że tak właśnie to wygląda. Przejdźmy do mm, szybkich newsów telegramowych. Nowy premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, obiecał podwoić wysiłki dla pomocy Ukrainie i m.in. wziął na cel rosyjską flotę cieni, czyli flotę tankowców, które pływają z rosyjską Ropą. Faktycznie Wielka Brytania ma różne możliwości, żeby przeciwdziałać takiej logistyce ukrytej. Zobaczymy, jakim pójdzie. Po tym, jak rozgwardia ogłosiła, że będzie zbroić przedstawicieli banku centralnego, także duma państwowa poprosiła, żeby dać deputowanym do ręki broń palną. Zaczyna się tam robić w Rosji nerwowo. Tutaj mamy o Irinie Farion, ale o tym już mówiliśmy. Jest ciekawa historia Arkadii Walosz, który był założycielem Yandexa. Myślę, że znacie Yandexa, duża informatyczna firma rosyjska, taki rosyjski onet do kwadratu. Yandex ma i swoją usługę taksówkarską i aplikację do zamawiania jedzenia z dowozem i wiele innych ciekawych usług. Duża rzecz, ma swój odpowiednik map Google właśnie portal, wyszukiwarkę i tak dalej. I ten człowiek, proszę Państwa, urządził, jak tutaj czytamy, jeden z największych odpływów mózgów z Rosji. Czytamy tutaj w interwiu dla Der Spiegla, że on wywiózł z Rosji, czy pomógł wyjechać z Rosji ponad tysiącu um, różnego rodzaju specjalistom od IT. Programistom, inżynierom oprogramowania, itd. Tak Tysiąc osób to może nie brzmi potężnie, ale proszę Państwa, jeśli mówimy o tysiącu topowych rosyjskich programistach, nawet jeśli nie wszyscy byli topowi, to jednak Yandex był dużą firmą, która ściągała do siebie najlepszych, bo ich było stać. Jeśli oni ich pozbawili, to dla Rosji jest to większy cios niż jakby wyjechało 10 tysięcy przedstawicieli mniej strategicznych profesji. Oczywiście nie chcę tutaj nikomu umniejszać, czy mówić, że czyjaś praca jest ważniejsza, albo mniej ważna, i w jednym i w drugim przypadku generuje to problemy. Niemniej przedstawiciele tych branż, którzy tworzą innowacje, tworzą przyszłość danego państwa. Rosja w tej postaci została częściowo tej, tej swojej przyszłości. Pozbawiona. Tutaj mamy kolejny ciekawy przypadek, tak dla przypomnienia, że to się cały czas dzieje. W Sankt Petersburgu emeryt próbował podpalić wojskową komendę uzupełnień w Rosji. Tam się nie udało, ona nie zapłonęła, ale pod Moskwą w miejscowości Taldom doszło do, jak widzimy, niemałego pożaru w fabryce olejów maszynowych. Miłe, bo tego typu, tego typu surowce są potrzebne, produkty tego typu są potrzebne także i na wojnie. Tutaj mamy pęknięcie na rurociągu Don, Donbas doprowadzającym wodę do terenów okupowanych. Podejrzewają, że mogło tutaj dojść do sabotażu albo do złośliwego działania oszukanego pracownika. Mamy także badania socjologiczne. W Ukrainie 58% ukraińców wspiera i popiera zwiększenie mobilizacji, zwiększenie działań mobilizacyjnych. Oczywiście można się tutaj śmiać, że popierają to 50% to kobiety, reszta ludzie w wieku, który już ich dyskwalifikuje i ci, którzy już na wojnie są. Może tak być, oczywiście. To często tak bywa, że popierają wysiłek danej części społeczeństwa ci ludzie, którzy nie należą do tej części społeczeństwa. Natomiast pokazuje to, że faktycznie ukraiński rząd ma podkładkę, by nie cofać się przed dalszą mobilizacją. Przejdźmy dalej. Tutaj dla przypomnienia też o tym, że tereny przygraniczne rosyjskie są regularnie ostrzeliwane w dużej mierze dlatego, że stacjonują tam rosyjscy żołnierze, często w prywatnych domach. Więc te tereny są ciągle ostrzeliwane. Nic dziwnego, że 14 miejscowości wzdłuż granicy w okręgu Bielgarockim zostało uznanych za strefę wykluczenia, gdzie. Wstęp mają tylko ludzie w kamizelkach kuloodpornych, w towarzystwie wojski, w pojazdach opancerzonych. Tutaj mamy najmłodszego, jak czytamy, żołnierza kontraktowego, który zginął w trakcie wojny z Ukrainą. Ten pochodzący z okręgu tiumieńskiego, rosyjski żołnierz Jarosław Lipawski zginął, proszę Państwa, Miesiąc po tym, jak uzyskał pełnoletność, czyli miał 18 lat i jeden miesiąc, i zginął na wojnie. Powiedzieć, że tak się nie powinno dziać, to nic nie powiedzieć. Niemniej, proszę Państwa, no, to jest młody człowiek. Jego ktoś oszukał, ktoś mu coś wmówił. W tym wieku jesteśmy podatni na różnego rodzaju wpływy. Niestety, wszyscy, ja też byłem. Szkoda, że akurat takie wpływy wokół niego istniały. Dalej tutaj czytamy właśnie o tym, że, że idą masowo Rosjanie na wyspy, na Dnieprze, że atakują. Dalej, tu jest ciekawy wpis od kanału telegramowego mówi snajper ukraiński. Przeczytam Państwu w całości, później drobny komentarz. W Pawliwce, na kierunku Wuchledarskim. Brzydkie określenie człowieka, opowiadał sąsiadom, że ma w domu karabin i przyjdzie nocą i nas, czyli ukraińskich żołnierzy, wszystkich wystrzela. Policja przyjechała, zatrzymała, znalazła u niego w domu karabin, granaty, amunicję, a po tygodniu wypuścili go do domu. No, a potem ktoś powiesił mu na chacie makietę anteny dla dronów. I proszę Państwa, tutaj z tego wpisu dowiadujemy się dwóch rzeczy. Po pierwsze, faktycznie dalej na terenach przyfrontowych są Ukraińcy, którzy czekają na Rosjan, którzy marzą o rosyjskim mirze, żeby on do nich w końcu przyszedł, bo wierzą, że takim będzie lepiej. Są tacy ludzie. Opowiadali i tutaj na wizji o takich ludziach przedstawiciele pułku Kalinowskiego, żołnierze, i wielokrotnie było to wspominane, oni dalej tam są. Natomiast o co chodzi z tą makietą anteny? Oni, proszę Państwa, zobaczyli, że policja nic nie zrobiła temu człowiekowi, no zabrali mu broń, ale go wypuścili, więc ukraińscy żołnierze powiesili mu makietę, która jest elementem prowokującym, prowokującym rosyjskie ataki. Obie strony polują na ekipy dronowe przeciwnika, bo drony zadają ogromne straty, więc każda taka antena oznacza punkt, w którym siedzą piloci dronów, operatorzy dronów i prowokuje atak, więc prawdopodobnie ten człowiek skończy. Jeśli będzie miał szczęście ze zrujnowanym domem. Przejdźmy dalej. A jeszcze jedno. Nie będę oceniał, proszę Państwa, z moralnego punktu widzenia działania tych żołnierzy. Nie będę na pewno ich osądzał. Tutaj mamy uzbekski nowy pojazd opancerzony, akurat nie ten był tematem, yy, głównym tematem, ale ten tutaj mamy taki typowy kołowy transporter opancerzony, podobny do naszego Rosomaka. Pokazał Uzbekistan, jaki ma nowy sprzęt, jaki zaczynają tam produkować i wszystko fajnie, no niech sobie produkują swój sprzęt. Natomiast podoba mi się bardzo komentarz od rosyjskiego, od rosyjskiego komentatora, korespondenta Żywowa Z. On ma w nazwie swojego kanału telegramowego Z łacińskie, co Podkreśla po czyjej jest stronie i pisze tak: reportaż o nowym uzbekskim BTR-ze, po naszemu to będzie właśnie KTO, kołowy transporter pancerzony, z kadrami z produkcji. Ogólnie on tutaj pisze: 5 lat temu nie uwierzyłbym po prostu, że Rosja będzie odstawać w kwestii produkcji KTO od Uzbekistanu. Czyli, według rosyjskich korespondentów, już w tej chwili Rosja odstaje od Uzbekistanu. Dlaczego? Może dlatego, że Uzbekistan zamiast opowiadać o swojej wielkości, po prostu pracuje i nie napada sąsiadów. Dalej, w Kijowie, jak słyszymy, podejrzewam, że nareszcie terytoriów Ukrainy jest tak samo. W Kijowie mamy doniesienia o tym, że silnie, tutaj czytamy, Kilkukrotnie, trzykrotnie dokładnie, wzrosła liczba zatruć, bo po prostu produkty spożywcze się psują ze względu na problemy w dostawie energii elektrycznej. Ludzie mają różnego rodzaju infekcje, zatrucia, bo jedzą popsute jedzenie. Można podziękować Putinowi. Tu jest z kolei informacja o tym, że na terenach okupowanych Rosjanie Dają dokumenty rekrutacyjne, ściągają do armii nawet nastolatków, tylko nastolatkom dają już dokumenty, że jak skończą 18 lat, to mają się stawić do wojska na terenach okupowanych dodajmy nie u siebie. Tutaj są kadry jakiegoś nowego rosyjskiego drona, który zaatakował Kijów w ostatnim czasie. Jest to jeszcze niezidentyfikowany model. Pokazują, że może to być tego typu sprzęt prezentowany przez Rosjan jakiś czas temu. Nie znamy jeszcze jego charakterystyk. Jest informacja o tym, że w Rosji przestali remontować place zabaw, i pojawiają się liczne problemy z bezpieczeństwem na tych placach zabaw. Ale nie ma pieniędzy, więc nie remontują. Za to były pieniądze na to, żeby zaatakować w okręgu sumskim kombajn, który zbierał zboże, prowadził, jak to się mówi, żniwa. O, żniwa po prostu. Zginął 37-letni ukraiński kierowca tego kombajnu, a jego pomocnik został ranny. Myślę, że można to spokojnie nazwać zbrodnią wojenną. A tymczasem w Rosji w okręgu kurskim sytuacja stabilna. Tutaj widzimy pożar w wyniku masowej bójki. Tutaj po prostu ludzie mieli jakieś spory i postanowili rozwiązać je w formie intensywnej wymiany ciosów. Zwycięska strona wywróciła i podpaliła samochód w stronie przeciwnej. Tu wspominałem już ćwiczenia strategicznych bombowców amerykańskich w Finlandii. Wielki sukces Rosji odsunęli NATO od swoich granic. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, zwłaszcza tym, którzy dotarli do końca. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.